Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Co myślicie o tej grze? Czy podoba wam się, czy nie? The Crew 2, jak zwał, tak zwał, no niestety grafikę mamy tu jaką mamy, ale jest to całkiem fajna gra, no. Ciągle mi się podoba i ciągle mnie wciąga. Fajna giera jest. Moi drodzy, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy, jak już pewnie się domyślacie, tuningować nową furę, sprawdzać co ona potrafi. Jest to jeden z najdroższych nowoczesnych samochodów na świecie w prawdziwości. I to jest Bugatti. To jest Bugatti. To jest nie byle jakie Bugatti, które tak mechanicznie chyba niczym się nie różni od Chirona czy Divo. Bo to bardziej z Divo ma, więcej ma z Divo wspólnego niż chyba z Chironem, nie? Tam chyba niewiele zmian jest, ale z jakichś powodów ktoś uznał, a to będzie akurat niesamowicie drogie. To będzie takie Bugatti, które będzie kosztować... Ile ono teraz kosztuje? Sprawdziłem, 18 milionów... dolarów? Czy funtów? Czy czego? 18 milionów dolarów, to chyba amerykańskich, nie? What? Można za to kupić jakiś jacht? Nie wiem, no. Kosmos totalny. Ale my w The Crew możemy sobie kupić ten samochód dużo taniej. Na szczęście. Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda, więc tak. Tutaj mamy Agerę. Agerę możemy sobie zamienić na inny samochód jakikolwiek, więc wybierz. I patrzcie, nasz samochód jest już tutaj. O tak. Czekaj, okej. Na razie go nie kupuj, na razie chcę go zobaczyć tutaj, jak stoi. O tak. Wygląda przepięknie. No wygląda przepięknie. Tak mam wrażenie, że ja pierniczę, ja dopiero pierwszy raz go widzę w grze. To jest jeden z kilku samochodów w The Crew 2, którego nie ma w Fordzie Horizon 4 i w ogóle w żadnej Fordzie. Dlatego, że The Crew ma, The Crew 2 akurat ma mniej tych samochodów, nie? Ale niektóre są takie unikalne, których no nie ma nigdzie indziej. I tu mamy taki Bugatti, który ma bardzo, zobaczcie, to jest dziwny kształt w ogóle tej przedniej szyby, ona jest strasznie pod bardzo dużym kątem, nie? Mega duży kąt, to jest, słuchajcie, to jest niewielki samochód, to jest mały samochód, tak? Tutaj nie mamy rzędu siedzeń z tyłu, tam mamy ogromny silnik W16. Jakby tył, ile wydechów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wydechów, kościół. Przecież to jest totalny kosmos. Felgi, to nie jest nowy samochód w grze. On już jest od jakiegoś czasu. To nie jest niestety Forza Vista, nie możemy zajrzeć mu pod maskę. Kosmos totalny. Ciekawe jak to jest jeździć takim samochodem, nie? Dobra, wybieramy, kupujemy, sprawdzamy go. Mogę kupić za niebieskie kredyty. Jestem szalony, biorę go. Biorę, kolekcjoner Bugatti, zobaczcie, 3x3 nawet. Ach, ekstra. Może niedługo odblokuję sobie, wiecie co? Hamera HX, koncept. Jest! Jest napis, wielki napis Bugatti z tyłu, chyba nawet świecący. Zobacz na to, za zwykłą gotówkę w grze też można go kupić. Tam chyba ponad 2 miliony kosztuje, nie? Ja nie wiem, czy ten samochód jest jakiś szybki, czy wolny, nie sprawdzałem, nie mam pojęcia. Nie mam zamiaru jakby się tym interesować. Podejrzewam, że jest raczej taki przeciętny z hypercarów. No kurde, jest niesamowity. Generalnie jak te samochody tutaj w The Crew, te hypercary podniesie się do jakiegoś tam poziomu, to one mniej więcej są takie same wszystkie. Jak się tam ścigasz na multiplayerze, nie masz tych wszystkich afiksów i tak dalej, takich boostów jakby do samochodu, to wszystkie samochody są mniej więcej takie same, nie? Właściwie różnią się tylko prowadzenie, więc jak jakiś samochód lepiej się prowadzi, no to przeważnie wygrywa, nie? Niektóre mają troszeczkę też lepsze przyspieszenie, ale generalnie z tych takich najlepszych hypercarów dużych różnic między nimi nie ma. No,
nie będziemy w to wnikać, zresztą Bugatti mamy, słuchajcie, za 18 milionów dolarów samochód w grze w Decru 2, w jedynej grze wyścigowej, w której występuje ten samochód, to jest ciekawe, nie? Szyba jest pod tak dużym kątem, a jednocześnie nie wiem, czy... No po prostu widzenie ze środka tego samochodu jest bardzo małe. Tutaj wyobraźcie sobie podjeżdżać pod światła, nie? Jakby nie widzisz co, czy masz już zielone, czy masz żółte, czy masz czerwone, czy możesz jechać, czy jak jesteś posiadaczem takiego samochodu, to chyba się nie powinieneś czerwonym czy żółtym światłem w ogóle przejmować. Tak, o to tu chodzi. Albo powinieneś mieć gdzieś tam na desce rozdzielczej takie lusterko specjalne, które będzie ci, wiesz, pokazywało, odbijać światło do góry, żeby pokazywało ci, czy masz już zielone, czy czerwone. Ja sobie w moim Crossfire'ze muszę coś takiego zainstalować, bo u mnie czasami też jest z tym problem. Mamy engine, to chyba jest od zapalania, tak? Widzicie, tutaj za dużo rarytasów nie ma. Tutaj jest chyba cyfrowy... Nie wiem, czy cyfrowy, tego tu nie widać nawet, nie? Ale mamy jakiś zegar, jakieś dwa ekrany po lewej i po prawej. Tutaj po środku są jakieś przyciski chyba, co mi się bardzo podoba. Nie ma tu za wiele, wiesz, ekranów. Są normalne, fizyczne lusterka, nie jakieś kamery. Samochód jest fajny. I no, tak... Nie przechodzi mi to przez gardło, że on ma taką wielką moc. I taka ciekawostka, gdyby ten samochód jechał z prędkością 420 km na godzinę, czyli maksymalną dla niego prędkością, przez cały czas, nie? Taką prędkością sobie jedzie, to cały bak wypaliłby w 7 minut. Nie? Czyli jedziesz 400 km na godzinę i w 7 minut wypalasz wszystko z baku, do samego dna. Wyobrażasz sobie? 16 tłoków. Widzieliście, jak wygląda w ogóle silnik W16? Jak wygląda silnik w układzie W? To jest też totalny kosmos. To jest takie jakby... To jakby dwie V8 zrespiły się w tym samym miejscu, zgliczowały. Wiecie, o co chodzi. No to kosmos totalny jest. Wydechy. Jak to wygląda? Czas na tuning. Zobaczmy, co możemy zrobić z tym. Czy on jest już wymaksowany? Nie jest wymaksowany. Tutaj możemy jeszcze mu pododawać jakieś części. Dajmy mu coś, niech sam chłop jeździ trochę. Zobaczymy, jakie ma osiągi w Decru 2. Tutaj samochody potrafią jeździć po 500 km na godzinę. To jest w ogóle też jakiś kosmos, nie? Także tu nie będzie z tym problemu, żeby ten samochód jakoś tam ulepszyć. Ciekawe, czy to można tutaj dać. Kosmetyczne można rzeczy dać, ale nie można zmieniać wzoru ani koloru samochodu. Zobaczcie, jest to niedostępne. Części ozdobne jak najbardziej, ale nic poza tym. Felgi zostawiam, są fantastyczne. Właściwie tylko felgi, bo kolor zacisków można zmienić. Bajka! Damy jakieś Brembo, proszę bardzo. I tyle. I kosmetyczne rzeczy tutaj możemy sobie... Jakie szerokie kapcie z przodu! Tutaj te czerwone felgi, czerwone koła sprawiają, że te koła w ogóle są jeszcze jakieś szersze. Możemy cuda porobić jakby. A, piernicze to. Patrzcie. Patrzcie, co możemy tutaj... Takie możemy dać. Chyba nie ma tutaj takich pasów. Chociaż te nawet takie, nie? Opony. Nawet jako tako pasują, takie kosmiczne. Właśnie, bo nie można zmienić malowania w tym samochodzie. Szkoda, ja bym chciał policyjnego takiego Bugattiego. Jednego policyjnego już mam, więc w sumie nie wiem co tu wybrać. Może takie białe? Czerwone takie? Te jakieś takie dziwne, te z jakiegoś tam Watch Dogsa. Tutaj jakieś takie... Nie wiem, co wybrać, nie mam pojęcia. O, a to jest fajne nawet. To mi się podoba. Nawet jakoś tam pasuje, nie? Część jest do... O, dobra, bo wyszedłem z tego niechcący. I tak, dym spod opon. No tutaj nie może być nic innego, jak zapadający się pod nami asfalt, nie? Jeśli chodzi o efekt nitra, też możemy sobie poszaleć. Dajmy sobie coś takiego. Dajmy sobie tutaj z tyłu neon, możemy dać, możemy nie dać. Ten samochód nie wygląda na takiego, który miałby mieć neon pod sobą, nie? Więc może tym razem bez neona.
Możemy dać, słuchajcie, czarne zabarwienie szyb, które pod tym kątem widać, że coś tam się zmienia, nie? Że jest jeszcze bardziej czarno. Chociaż ten samochód już normalnie jest czarny. Dobra, tutaj nie dajemy tych kolorów. Możemy dać kogucik na dach! O rady! Ale super! Tutaj by przydał się taki ten nowoczesny, nie? O kurde, to czyli można zrobić to, można zrobić takiego tajniaka, wiesz, z Bugattiego. No przestań. Taki jest spoko, nie? Dobra. Czyli co, sprawdzamy, no chyba co możemy sprawdzić? Prędkość maksymalną, czy nie? Oczywiście, że tak. Musimy sprawdzić, co ten samochód potrafi. Czarne zabarwienie szyb, to jest Batmobil teraz. Patrz, tu jest jakiś ziomek, zobacz, biedaku, czym ja tu jeżdżę? Gościu, czy ty widziałeś kiedyś Bug... Tu się wysuwa spoiler! Pokaż, ej, chodź, zobaczysz mój samochód, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Popatrz na moje nowe auto! Zobacz! Pode mną się asfalt zapada! Ucieka od mojego auta, gościu! Śmieszne to jest. Zapadający się, a ja myślałem, że tylko on... Ja, to jest coś genialne, wow. Zobaczcie sobie mój poprzedni odcinek z Decru 2, gdzie testuję te różne rzeczy kosmetyczne i sobie kupuję nowe, są mega te nowe rzeczy. I wydech, zobaczcie, tutaj mamy teraz to nitro, to się nam wszystko pali pod tym tylnym zderzakiem. Wielki tylny spoiler, który też pomaga nam trochę przy hamowaniu aerodynamicznie, nie? Cyk, podświetlane to całe tutaj z tyłu. Wiecie co, ja bym sobie jeszcze popróbował, to fajnie wygląda. Popróbowałbym sobie inne te efekty nitra. Personalizuj i kosmetyczne i... O, tutaj miałem. Co by tu dać, nie? Żeby takie, wiesz, bomba była taka wielka z tyłu. To trzeba zrobić podgląd najlepiej. Nie można tu podglądu zrobić. O, szkoda trochę. Oddal. Muszę tak, wiesz, testować po kolei wszystko. A dajmy to dyskotekowe takie coś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Uwaga, uwaga! Nitro jest... Ach, popatrzcie na to. Yeah. Ja nie widziałem. To jest chyba samochód z największym jakby efektem nitra przez ilość tych wydechów, nie? Dobrze, no to czas na ekstremalny test. Idziemy na pustynię i testujemy. O, ja tutaj nie mam derby zrobionego na maksa, będzie trzeba to poprawić. Idziemy na pustynię i tutaj. O, czekaj, nie mogę się tu przenieść? Jak nie mogę? Czekaj, faktycznie nie mogę. O, dobra, ale tu chyba będę mógł, nie? Przenosimy się, testujemy furkę. No ile tutaj może to pocisnąć na maksa? Nie wiem. Zawracamy i lecimy. Wow. Jak go buja na boki. Tutaj będziemy mieli jeszcze kilka zakrętów i zaraz nitro pociśniemy. Cztery paki już jedziemy, gościu! Jeszcze wjedziemy sobie na autostradę i zobaczymy wtedy, nie? 451, czyli tak chyba normalnie, tyle co te Koenigseggi wszystkie, nie? O, rzuca trochę rzuciło. Dobra, wyminąłem, ale było blisko. Tam było 451, myślę, że... O Jezu, to teraz będzie mi się wyświetlać. 412, tutaj miałem na tym radarze. 400... No myślę, słuchajcie, że jakbym miał to podwójne takie nitro, jechał ostro z górki, to by do 500 się rozpędził, nie? Całkiem nieźle się prowadzi przy tych wyższych prędkościach. Ciekawe, czy to jest faktycznie takie dobre auto, bo jeszcze sobie tutaj tak jeżdżę, o, testuję, nie? Ale ludzie robią takie dosyć obszerne testy na YouTubach, gdzie możesz sobie zobaczyć, jaki samochód jest dobry, jaki warto kupić, jakiego nie, tutaj w Decru. Ja też sobie takie rzeczy oglądam i sprawdzam, więc tak. O, czy ciśnie. Fajne auto, ale dźwięk taki standardowy. Jakbyśmy wzięli Divo, jakbyśmy wzięli Chirona, to by było generalnie to samo, nie?
Ten nowy efekt spod kół jest niesamowity, to jest coś fantastycznego. Fajnie czasami pograć w taką grę, która nie stawia aż tak bardzo na realizm i można się pobawić takimi różnymi efektami, nie? To jest ekstra. A to jest trochę słabe, że jak stoimy w miejscu i palimy kapcia, to absolutnie nic nam spod tych kół nie jedzie. Dopiero jak my ruszamy, nie? Generalnie do takich hardkorowych samochodów ten efekt pasuje chyba bardzo dobrze, co? Jak do tego Bugattiego. Pierniczek, kierownica jakaś z karbonu, nie? Licznik wyskalowany do 500 km na godzinę. Tym to pojeździ, chłop, nie? Fajnie, fajnie, że takie coś pododawali tutaj do Crew. Jest jeszcze kilka innych takich unikalnych samochodów w The Crew 2, których nie ma w Fordzie Horizon 4. Divo już się pojawiło chyba w Fordzie, nie? Ale jest jeszcze, kiedyś zanim w ogóle Divo było w Fordzie, to Divo było najpierw w The Crew 2. Jeszcze jest tu parę innych takich samochodów, których na pewno nie znajdziecie w Fordzie. Ale to bym musiał zrobić chyba od tego specjalny odcinek, bo musiałbym najpierw te samochody pozdobywać, bo zdaje się, że nie wszystkie mam. Także bardzo, bardzo fajnie. Nie wiem, co to było. Coś mi zajechało drogę. I co myślicie o tym Bugattim? Generalnie to nie jest nowy samochód w The Crew 2, ale teraz sobie go postanowiłem sprawdzić, zdobyć. I jak widzicie, nie jest taki pod względem osiągów chyba nic nadzwyczajnego, nie? Drogi w The Crew 2 też nie jest. Po prostu ta gra jest zbalansowana i te samochody kosztują mniej więcej tyle samo. Chociaż niektóre pojazdy czasami kosztują mniej, a są lepsze od tych, które kosztują więcej. Na przykład w przypadku łodzi to dobrze widać, bo tam jest jedna taka łódź, która miażdży dosłownie wszystko, taki kuter można powiedzieć. A są łodzie, które są droższe i są słabsze sporo, nie? Także tutaj to nie do końca tymi cenami należy się kierować, że nam jakiś najdroższy samochód będzie najlepszy. Nie! Dobra, ale wiecie co, całkiem spoko się to Bugatti prowadzi, tak? Niektóre samochody tutaj prowadzą się tak, że chcesz gdzieś skręcić, a ono robi coś zupełnie innego, jakby wywraca się do góry nogami, coś tam dziwnego się z nim dzieje, nie? A tutaj Bugatti fajnie sobie śmiga. Napęd na 4 kapcie, kurde, czego więcej chcieć od życia, nie? Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2 i nie tylko. Trzymajcie się, na razie. Hejas!